Dzień dobry, nazywam się Tomasz Żywiczka, jestem dyrektorem działu sprzedaży oraz marketingu w Krupiaku. Chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda dobry sposób na wybranie maszyny, która z jednej strony nie będzie maszyną za drogą, ale będzie zawierała wszystko, co powinna mieć. Jeżeli chodzi o wybór, skupimy się też na elementach, które możemy doposażyć maszynę z większym lub z mniejszym problemem, czyli z ingerencją serwisu. W rzeczy omówimy, które musimy na etapie wyboru maszyny określić od razu, czyli coś, czego nie zmienimy później, na co będziemy skazani, że maszyna będziemy musieli w takiej kompetencji pracować przez najbliższe kilka lat. Pierwsze, co najważniejsze, musimy wybrać pojemność opryskiwacza, którą chcemy określić. Stoimy przed maszynami serii Goliath, czyli o opryskiwaczach o pojemności od 2,5 do 8000 litrów, więc pierwsze co, to wybieramy pojemność zbiornika. Druga rzecz, jaką musimy określić, jest to szerokość robocza belki, ponieważ tego elementu bez większej ingerencji również nie zmienimy, więc wybieramy przykładowo, tak jak tu mamy 21 metrów belka. Kolejny element w pewnym zakresie szerokości w Krupiaku jest to wybór typu belki. Są belki rozkładane zależnie, czyli belki, które się rozkładają całe naraz i belki, które rozkładają się niezależnie. I przykładem tej belki, którą tu widzimy na opryskiwaczu, jest to belka PHB. Jest to belka, która rozkłada się niezależnie. Belka, która w odróżnieniu od konkurencji ma również rozkładanie niezależne 1/4 elementu, czyli przy słupach w bardzo wygodny sposób po uprzednim zablokowaniu stabilizacji możemy złożyć tylko połowę ramienia, czyli 1/4 część belki, minąć przeszkodę, czyli ten słup, belkę rozłożyć, co ważne, odblokować później stabilizację i tą belką możemy dalej pracować. Jeżeli mamy pojemność, mamy model belki, to idąc po kolei od przodu opryskiwacza do wyboru mamy zaczep. W Goliathach standardowym zaczepem jest taki, jak tu widzimy na przykładzie, czyli zaczep dolny, sztywny. Zaczep ten możemy modernizować, czyli jeżeli klient sobie zażyczy na etapie już zamawiania, możemy wymienić na zaczep górny, co widzimy na etapie opryskiwacza obok znajdującego się. Wtedy podpinamy go pod górny zaczep transportowy ciągnika. Różnica przede wszystkim jest istotna ta, że w zaczepach dolnych jest jeden długi wałek przekaźnika, czyli wałek WOM, który łączy się bezpośrednio z ciągnikiem i z opryskiwaczem, a w zaczepie górnym są to dwa wałki, gdzie w środku zaczepu jest wałek łożyskowany, który za pomocą dwóch wałków przekazuje moment obrotowy ciągnika na opryskiwacz. Kolejnym elementem zaczepu, który możemy w większym lub mniejszym stopniu modernizować na etapie zamawiania lub kupna u klienta, jest to, czy zaczep ma być sztywny, czy zaczep ma być skrętny. Przykład tego opryskiwacza, który tu widzimy, ma dwa siłowniki pod ramą, które odpowiadają za wymuszenie skrętu opryskiwacza, a na opryskiwaczu obok widzimy dwie śruby, tak zwane rzymskie, czyli śruby, które na sztywno spinają ten zaczep. Zaczep możemy to na etapie określenia w bardzo prosty sposób powiedzieć, że chcemy lub go nie chcemy mieć sztywny czy skrętny. Jeżeli jednak zmienimy zdanie po 2-3 latach użytkowania maszyny, również ten zaczep możemy zmienić. Będzie on jednak wymagał ingerencji z naszego serwisu, czyli wiąże się to z dodatkowym kosztem pracy samego serwisanta, ale już sama istota zaczepu będzie taka sama, jakbyśmy wybrali to od początku i zasada działania, jakość pracy również będzie identyczna, jak to mieliśmy przy wyborze od początku. Kolejny etap, który tu widzimy, jest to samo zasilanie opryskiwacza w hydraulikę, czyli coś, co będzie wymuszało pracę belki. Widzimy dwa przewody olejowe. Jeden jest to przewód zasilający, drugi jest to przewód powrotny. W opryskiwaczach Krupiak z belką hydraulicznie rozkładaną zawsze jest to tak, że jest tylko jedna para przewodów zasilających opryskiwacz, czyli podajemy olej, wraca z rozdzielacza. Wszystko, cokolwiek robimy na opryskiwaczu, sterowane jest to hydraulicznie z kabiny ciągnika, ale co podkreślam jeszcze raz, tylko raz zasilamy, czy jedną parą zasilamy ciągnik. Nie dwie, nie trzy, jak to bywało u konkurencji. Jeżeli ktoś obawia się, czy hydraulika ciągnika będzie w stanie zasilić ten opryskiwacz, czy obawia się tego, że nie chciałby mieszać oleju pomiędzy opryskiwaczem, ciągnikiem, czy ciągnikiem kolejnym, który ma w ofercie, możemy na opryskiwaczu zamontować własny układ hydrauliczny i wtedy już oleju nie mieszamy. Opryskiwacz ma własny zbiornik, ma własne układy olejowe. Wtedy za pompą cieczową są zamontowane pompy olejowe i wtedy cały obieg, cała cyrkulacja oleju odbywa się tylko i wyłącznie na opryskiwaczu. Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest to układ cieczowy. Kwestia przygotowywania układu cieczowego na etapie montażu, a później, jeżeli chodzi o obsługę. Mamy część zaworów sterujących, którymi obsługujemy przygotowanie cieczy roboczej. Podstawowa baza jest to wskazanie, skąd pompa będzie popierała ciecz. Kolejny element, gdzie pompa będzie pchała ciecz, czy to na rozwadniacz, czy na oprysk, plus włączanie płuczek i płuczek zbiornika głównego oraz mieszadeł. Możemy dołożyć tak zwany ejektor, czyli
możliwość, żeby pompa sama zasysała ciecz ze zbiornika, w którym jest przechowywana, czy to Mauser, czy woda, która była dowożona na pole. Miejsca wolne są to miejsca, w które możemy również dołożyć przyłącze hydrantowe, z programowalnym przepływomierzem, czy na przykład myjkę zewnętrzną, czyli lancet, dzięki której możemy umyć opryskiwacz cały z zewnątrz. Seria Goliath posiada schowek, w którym znajduje się zbiornia czystą wodę, która na dole służy do mycia, ale również miejsce na dłożenie komputera, kubka pomiarowego, czy na przykład kombinezonu w swojej odzieży roboczej. Rozwadniacz jest to część standardowa w każdym opryskiwaczu serii Goliath, on się nie zmienia. Dopiero w pojemności od 5000 do 8 ten rozwadniacz jest większej pojemności. Celowo przy okazji, jak mówiliśmy o typie rozwadniacza, wspomniałem tylko, że są dwie wielkości, których tak naprawdę rolnik nie ma wyboru. Ale chciałbym tylko wspomnieć o jednej rzeczy, o funkcjonalności, jaką daje nam rozwadniacz. To jest miejsce, w którym się znajdujemy, czyli miejsce, w którym przygotowujemy całą ciecz. I oleochemia jest bardzo agresywna, zależy na tym, żebyśmy mieli jak najmniej kontaktu z całą chemią. Czyli rozwadniacz służy wielorako. Po pierwsze, mamy ssawkę, dzięki której wkładając do zbiornika możemy wyssać chemię z bańki. Nie musimy jej ciężkiej bańki, np. 20-30 litrowej, dźwigać do góry i nie obawiamy się tego, że ta bańka jak zaciągnie powietrze, chlapnie, my się tą chemią polejemy. Kiedy ta chemia zostanie wyssana z bańki, do kolejną rzeczą, jaką nam oferuje rozwadniacz, jest to umycie tej bańki, ten koncentrat, ta chemia w środku dużo jednak zostaje na ściankach. Nakładamy butelkę do góry nogami, dociskamy i tylko otwierając odpowiednią dyszę, tak tu mamy wskazane dyszę, która nam pozwoli na umycie bańki, sonda się wysunie i czystą wodą opłuczy nam całą bańkę od środka, czyli tak mówię, znowu nie mamy kontaktu z chemią, a wygodniej to obsługujemy i przede wszystkim dostępne jest to, w odróżnieniu od konkurencji, z zewnątrz, czyli możemy na tą bańkę dużą, gabarytowo, 30-litrową, również umyć, nie musimy tej bańki jak u innych wkładać do środka. Tutaj bańki dużej już byśmy sobie do środka nie włożyli. Do środka z kolei możemy wsypywać różnego rodzaju proszki, które mogą stworzyć zawiesinę. Mamy dwie dysze robocze i wybieramy wtedy, czy dysza, która jest stała, która tworzy wir cieczy, ta ciecz się w miarę łatwo rozpuszcza z proszkami, możemy to przygotować, lub ta druga dysza, która jest dyszą stałą, która wytwarza dużo większe ciśnienie, dużo większy prąd wody, przez co ta ciecz też jest w stanie rozpuścić preparaty trudno rozpuszczalne. Co widzimy pod pokrywką rozwadniacza? Sonda, która służy do mycia samego rozwadniacza, ponieważ proszki, które się ciężko rozpuszczają, będą tworzyły na ściankach zbiornika osad. Więc po zamknięciu, po skończonej pracy możemy tą drugą sondą umyć cały rozwadniacz, możemy opłukać wygodnie. Nie mamy znowu kontaktu z chemią, nic nas nie chrapie. A po skończonej pracy cały układ cieczowy rozwadniacza jest przepłukany czystą wodą i nie obawiamy się, że zmieniając cieczy roboczą, jedąc na inne pole, zostały nam resztki cieczy w tym rozwadniaczu i możemy zniszczyć sobie uprawę. Kolejny element, który widzimy, to suchy wskaźnik cieczy, czyli po to, żeby opon mógł widzieć, ile cieczy znajduje się w zbiorniku. Wskaźnik jest połączony za pomocą linki i na bieżąco mechanicznie przekazuje informację zwrotną do operatora, ile cieczy mamy jeszcze do wykonywania zabiegu. Możemy w opcji zamontować zbiornik poziomu cieczy elektroniczny w taki sposób, aby on się bezpośrednio komunikował z komputerem i z większą dokładnością na bieżąco sygnalizował, ile tej cieczy mamy. Jest to rzecz, którą warto wziąć od razu, ale również można to zamontować później. Również to jest to rzecz, którą będzie wymagała pracy serwisanta, czyli ingerencji naszego zewnętrznego serwisu. Również tego, że to będzie odpłatne, więc parę to będzie kosztowało. Dlatego warto rozważyć to od razu przy wyborze. Kolejny element, który tu widzimy, jest to oświetlenie drogowe, czyli mamy obrysy z przodu, z tyłu, lampy pozycyjne stopu i kierunku, sygnalizujące, jak będziemy się zachowywać na drodze, czyli do pracy po zmroku, a opcjonalnie możemy zamontować oświetlenie robocze. Są to 2, 3, 4, a nawet 6 lamp. Wszystko jest tu uzależnione od szerokości roboczej belki. Tutaj mamy przykład oświetlenia roboczego do pracy w nocy, lamp LED-owych, ale zbiorczych, czyli 2-4 lampy. Jest możliwość również zaoferowania lamp punktowych, czyli przy każdej głowicy, przy każdej dyszy będzie znajdowała się dioda, która będzie oświetlała stanowisko robocze. Kolejnym elementem, na który mamy wybór, czy rolnik ma wybór, klient nasz, przy etapie zamawiania maszyny, jest określenie układu cieczowego. Jak on chce mieć to rozwiązane? W zależności od szerokości belki, czyli na przykład do 21 metrów, mamy układ cieczowy podzielony na 5 sekcji, czyli będziemy mieli 5 elektrowodów. Przy belkach większych jest to 7. Na życzenie klienta możemy to indywidualnie rozpatrzyć i nawet przy mniejszej szerokości roboczej sekcji może być 7, 9. Tak naprawdę możemy ograniczyć to z elektrozaworami do sekcji 13. Tu mamy przykład również tego, że
O ile w standardzie nie było, o tyle opcjonalnie, mamy również założony obieg cieczy, czyli układ rurek, które rozprowadzają ciecz po opryskiwaczu, jest zasilany z dwóch stron. Jeżeli nie pracujemy, dojeżdżamy na pole, ciecz w rurce krąży pod małym ciśnieniem, czyli nie pryskamy. Ciecz w zbiorniku i ciecz w rurkach jest jednorodna, ta sama. Jest to ważne często przy zmianie oprysku, przy dojazdach na pole, dalekich odległościach, przy szerokich belkach. Mamy tu wtedy inny układ zaworu. Kolejnym elementem, który rolnik może dobrać, są to filterki sekcyjne. W zależności od ilości sekcji tych filterków będzie więcej na belce. Kolejny element, który jest bardzo istotny, na który może już nie jest wpływ to na montażu, ale na pewno jest to wygodniej od razu wybrać, są to rozpylacze. W zależności od klasy wielkości opryskiwacza rozpylacze są 2, 3. Są również wersje, gdzie jest głowica tylko pojedyncza, ale to klient nam wskazuje, jak bardzo ma to być rozładowane, z jakich rozpylaczy będzie korzystał i takie rozpylacze są zamontowane. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, są ważne, ponieważ dla nas wyznacznikiem jest jedno, zadowolenie klienta, ale również to, żeby maszyna była skonfigurowana pod zamówienie klienta, czyli nie montujemy tak w tym przypadku czterech rozpylaczy, a klient mówi, panie, ja tak całe życie pryskałem jednym. W takim przypadku będzie jeden rozpylacz. Tu klient sobie ceni wygodę, wie o charakterystyce pracy różnych rozpylaczy, wie o tym, że każdy rozpylacz nadaje się do innej pracy, więc to będzie wszystko wybierał. To, co widzimy, czy to wiązka przewodów, ze względu na to, że obserwujesz sobie na końcowym etapie montażu i to wszystko dopiero po zmontowaniu trafi na halę prób, gdzie maszyna będzie przetestowana, będzie sprawdzona, opryskiwacz dojedzie do klienta. Tu jeszcze zauważyłem jedną rzecz, co warto zwrócić uwagę. W zależności od szerokości belki, od typu opryskiwacza, mamy do wyboru, czy w standardzie, sztywną oś standardową. Przy bardzo dużych opryskiwaczach oś amortyzowana pneumatycznie jest rozwiązaniem standardowym, ale również w klasie średniej klient ma możliwość wyboru, czy chce, czy nie chce. Jest to ważne ze względu na odległość, jaką będziemy podróżowali z miejsca, w którym tankujemy ciecz, w miejscu, w którym opryskiwacz jest garażowany, na pole. I teraz ktoś zauważył celnie, że ciągniki teraz jeżdżą bardzo dużymi prędkościami i tak samo operator chce jechać z opryskiwaczem, a drogi mamy różne. Wiemy o tym, że będziemy dużo jeździli, wiemy o tym, że drogi są niezbyt takie pewne, to wtedy tą oś lepiej rozważyć. Wybrać to, ponieważ akurat tu nie ma możliwości domontowania, to jest integralna część ramy, to musimy określić już na etapie, kiedy maszyna będzie zamawiana, kiedy maszyna jest montowana. Z mojej strony to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o serię tych opryskiwaczy. Dziękuję za uwagę.